Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku podsumujemy sobie wspólnie mój rok. Pokażę Wam nieopublikowane sceny, które wcześniej były nagrane, ale no jakoś takich nie chciałam Wam pokazywać, albo po prostu nie było okazji, żeby je pokazać. Pokażę Wam też nieopublikowane zdjęcia z tego roku. No i oczywiście zrobię gigantyczne podsumowanie osiągnięć, co zrobiłam w tym roku, jakie rzeczy się wydarzyły. No i też trochę się Wam pozwierzam, bo nie będę ukrywać, że mimo wszystko w tym roku dużo się wydarzyło. A jeżeli taki odcinek Wam się podoba, to oczywiście zostawicie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby było więcej takich filmów, żebym w przyszłym roku również takie filmy zrobiła. I mam nadzieję, że przyszły rok będzie znów jeszcze bardziej rozwojowy i też udany. Na ten moment na moim Instagramie jest Was aż ponad 2,3 miliona osób. To jest niesamowite. Nigdy nie pomyślałabym, że będę jedną z najpopularniejszych dziewczyn w Polsce i że będzie obserwowało mnie aż tak wiele osób. Jest to ogromny zaszczyt i też tutaj w tym filmie będzie na pewno dużo podziękowań, bo to również Wam zawdzięczam mój sukces. Dojdziemy później do momentu, w którym świętowałam te 2 miliony na Instagramie i to było naprawdę niesamowity dzień. Z kolei na YouTubie mam prawie 2 miliony subskrypcji. To jest ogromna liczba, zważając na to, że mój kanał nawet nie ma 2 lat, ale pamiętam, jakie to było dla mnie wyróżnienie, jak w przeciągu roku, nie całego roku, bo w sumie w 8 miesięcy wbiłam 1 milion subskrypcji w ubiegłym roku. Tym razem w rok przybyło mi 670 tysięcy subskrypcji. To jest też ogromna liczba, także też również za to Wam dziękuję i mam nadzieję, że ten kanał wreszcie dobije tych 2 milionów w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o kolejne profile na social mediach, to TikToka założyłam w tym roku. Założyłam go w marcu i już teraz mam na TikToku ponad 1,6 miliona obserwujących. Zważając na taki przeskok, na jakich social mediach zdobyłam najwięcej obserwatorów, to właśnie na TikToku, w takim krótkim bardzo czasie, bo jednak TikToka założyłam w marcu. Ale lećmy po kolei, bo zaczynamy od stycznia. I właśnie wtedy, czyli 10 stycznia 2020 roku, świętowałam rok od założenia swojego kanału. Była to wyjątkowa data, bo właśnie ten 10 to jest taka szczęśliwa liczba. Tak samo 10 sierpnia odbierałam swój samochód wcześniejszego roku i wtedy też świętowałam 1 milion na YouTubie czy na Instagramie. A pierwszy film na moim kanale, czyli 2 lata temu, już prawie 2 lata temu, to właśnie był film z serii Czy to prawda, że? Serii, którą dalej ja lubię i Wy uwielbiacie. Mega się cieszę, że ona w ogóle odnosi takie sukcesy. Ostatnio usłyszałam właśnie od Donatana, że ja powinnam prowadzić wywiady, poważne wywiady z ludźmi, bo ja zadaję trudne pytania. Ja uwielbiam zadawać pytania i uwielbiam się od ludzi dowiadywać, co kieruje ich życiem, jakie mają plany, jaką mieli przeszłość i po prostu wyciągać też z tego wnioski i wprowadzać różne takie też fajne cechy do swojego życia. Uważam, że to jest bardzo ważne. 25 stycznia podjęłam się swojej pierwszej ważnej roli i sprawdziłam się aktorsko u boku Anny Deraszowskiej. Pamiętam, że było to dla mnie nie lada wyzwanie, bo byłam tak zestresowana, ale bardzo mi wtedy pomogła. I była to pierwsza taka etiuda, w której mogłam pokazać po prostu się troszeczkę z innej strony. I był to film o nastoletniej depresji pod tytułem Znikające dzieci i bardzo miło to wspominam, bo jednak jest to ważny temat i pamiętam, że ten film został bardzo pozytywnie przez Was odebrany i też bardzo pozytywnie wpłynął na ludzi i też na rodziców. W styczniu również zabrałam swoją siostrę do Krakowa, do domu ekipy na ferie świąteczne. Pamiętam, że mega się cieszyła, był to taki wspólny, rodzinny czas i bardzo miło to wspominam. Od początku roku myśleliśmy już z Karolem o zakupie psa. Ja bardzo tego chciałam, Karol też, ale cały czas się wahaliśmy, czy w ogóle znajdziemy na niego czas. Dlatego też podjęłam próbę zrobienia pranka na ekipie i to było już w styczniu i właśnie w styczniu dodałam to zdjęcie z psem mojej koleżanki i sprankowałam wtedy ekipę i w sumie głównie Karola, że kupiłam dla nas psa. Pamiętam, że to był taki mały motorek do działania właśnie w tę stronę i od tamtego momentu, jak zobaczyliśmy, jak to jest mieć pieska przez jeden dzień, bardzo zapragnęliśmy mieć psa i to jeszcze tak bardziej zmotywowało nas do działania. Wtedy właśnie był już niedługo koniec ekipy, więc chcieliśmy to tak przetrzymać. Wreszcie się to wydarzyło i mamy Chmurkę. A kiedy? Tego dowiecie się już za chwilę. Rozmowy na temat współpracy podejmuje się już w poprzednim roku, czyli ja już w 2019 prowadziłam rozmowy na temat dojścia do składu Maybelline, ale tak naprawdę takie oficjalne wejście do składu Maybelline
było w lutym. Mega się cieszyłam, bo to była taka moja pierwsza roczna współpraca z marką, globalną marką kosmetyczną. 13 lutego, czyli w urodziny Karola, zrobiłam mu niespodziankę i wtedy właśnie zrobiłam mu na szyjnik z e-ekipy i to był taki początek, taki zapalnik do zrobienia też również dla Was tych naszyjników i zabrałam go też do tunelu aerodynamicznego i pamiętam, że z tym to były w ogóle jaja, bo ja wtedy pomyliłam w ogóle miejscówki. Jeden lot nam przepadł, ale na szczęście zdążyliśmy na kolejny, zabrałam też tam ekipę, więc naprawdę było fajnie. Później Karol miał imprezkę, a później był czas na walentynki. No ale walentynek do końca miło nie wspominam, bo wtedy to był taki moment, w którym jednak z Karolem często się kłóciliśmy. Teraz tych kłótni albo nie ma wcale, albo zdarzają się takie małe kłótnie, ale wtedy nawet w walentynki zdążyliśmy się pokłócić. Dwa dni później, czyli 16 lutego, był pierwszy koncert ekipy z Vibrosami. Była ta piosenka Przejmujemy YouTube i były tam naprawdę gigantyczne emocje. Pamiętam, że towarzyszyłam Karolowi przed sceną i w ogóle całej ekipie. Byliśmy tam całą ekipą, wspieraliśmy chłopaków i naprawdę ja się chyba stresowałam bardziej niż Karol, chociaż nie wiem, czy to możliwe, ale poszło im świetnie. Pamiętam, że już wtedy Karol podjął takie myśli o stworzeniu płyty ekipy. 2 marca założyłam TikToka i co najlepsze, wtedy się strasznie stresowałam, bo założyłam dniu TikToka, myślałam już wcześniej, ale jakoś nie było na to czasu, cały czas to odkładałam i wreszcie się zdecydowałam, dodałam swój pierwszy filmik taneczny. Trochę cringe, jak tak sobie patrzę z perspektywy czasu, te pierwsze filmiki faktycznie były cringe'owe i też nie do końca wiedziałam, o co chodzi na tym TikToku. Teraz już bardziej robię to for fun, czasami mi się zdarzy, nie jestem na tym TikToku jakoś super aktywna, ale cieszę się, że w ogóle jest, na tym TikToku spędzam coraz więcej czasu. Na ten moment na TikToku mam aż 20,5 miliona polubień, jest to ogromna liczba, jeszcze raz podkreślam. Te pierwsze 3 miesiące w tym roku były naprawdę intensywne, wtedy bardzo dużo nagrywaliśmy, ja też toczyłam jakieś kampanie, ale właśnie marzec głównie kojarzy się z zakończeniem pierwszego sezonu Domu Ekipy. Był to koniec daily, ja odliczałam, powiem Wam szczerze, miesiąc wcześniej już tak odliczałam, kiedy to daily się skończy, bo jednak był to zarówno dla Karola, ale też dla naszego związku bardzo intensywny okres, taka próba przetrwania i cieszę się, że to przetrwaliśmy, ale naprawdę pamiętam, że jak nagraliśmy już ten 12 odcinek, już była północ i Karol wtedy, pamiętam, przyszedł do mnie i powiedział: dziękuję, że to ze mną wytrzymałaś, dziękuję, że byłaś przy mnie i że razem to przetrwaliśmy, bo naprawdę było ciężko. I te słowa dały mi takiej otuchy wtedy, bo myślałam, że właśnie Karol tego nie doceni, że to po prostu tak będzie, że zakończy się to daily, a jednak te słowa były dla mnie bardzo ważne. Ja przez ten okres daily, tak jak wspominaliśmy już w poradniku, byłam dla niego wsparciem, ale też szczerze mówiąc nie rozumiałam tego wszystkiego, co działo się w jego życiu na tamten moment. I cieszę się, że to wszystko przetrwaliśmy i że dalej jesteśmy razem, chociaż nie było łatwo. Powiedz mi, Krzychu, jak mam to przesunąć, jak jestem spięta kajdankami do 20 przynajmniej? No, Krzychu. Jak ma to zrobić? Ale pamiętam, że w ostatni dzień daily, podczas nagrywania tych 12 odcinków, bardzo się zżyliśmy ze sobą. Wszyscy się tak zmobilizowali. Każdy po prostu chodził jak w zegarku podczas tych nagrań. Każdy chciał dać z siebie wszystko i też każdy pod koniec tego odcinka miał już takie: serio? To koniec? I co, już nie będzie tych daily? Już nie będziemy teraz codziennie nagrywać? I pamiętam, że wtedy mieliśmy tą przerwę tygodniową, gdzie musieliśmy się całkowicie odciąć od social mediów, bo był plan, że wtedy powitamy Was w Stanach. I tak też właśnie się wydarzyło. 13 marca przywitaliśmy się z Wami już w Stanach. Pamiętam, że był to taki moment, w którym ja sama nie wiedziałam, jak mam do Was mówić, nie wiedziałam, jak nagrywać. Przez ten tydzień tak się odzwyczaiłam, bo jednak byłam z Wami aktywna codziennie. Było to rozpoczęcie 2 sezonu ekipy i przeprowadzenie się do nowego domu właśnie w Stanach Zjednoczonych, w LA. I tutaj zaczął się nowy etap, ale też horror dla mnie. Szczerze Wam się przyznam, że podczas przeprowadzki do Stanów, podczas tego pierwszego miesiąca właśnie tam na miejscu płakałam codziennie, tak jak już mogliście zauważyć i tak jak trochę zwierzyłam się w poradniku. Nie będę się tutaj jakoś bardzo rozwodzić, ale wtedy w ogóle nie dogadywaliśmy się z Karolem. No i też to był taki sprawdzian, czy ta ekipa przetrwa, czy tak naprawdę potrafimy się z Karolem dogadać, bo jednak podczas daily mało się widywaliśmy. Karol nagrywał całymi dniami, ja też, i widywaliśmy się wieczorami i tak naprawdę nadganialiśmy tymi rozmowami, ale wtedy Karol też trochę odciął się zarówno od ekipy, jak i od YouTube'a, co mogliście zauważyć, i przechodził trudny okres. I odrzucał najbardziej mnie w tym wszystkim. Przez to, że to były czasy rozpoczęcia pandemii, to całkowicie pokrzyżowało wszystkie nasze plany. Mieliśmy zwiedzać Stany, mieliśmy być szczęśliwi, mieliśmy się rozwijać i nagrywać dla Was filmy. Po prostu z najlepszego momentu w naszym życiu. Dla mnie zdecydowanie to nie był najlepszy moment, a moment takiego oczyszczenia i zrozumienia, czego ja tak naprawdę chcę, kim jestem
i do czego to wszystko zmierza. O tym, że było źle, wiedział tylko mój menadżer Krzysztof i w sumie mój brat. Przed moimi rodzicami udawałam, że wszystko jest w porządku i że po prostu no, wrócę po kilku miesiącach. Wtedy jeszcze w ogóle była blokada, nie mogliśmy wrócić ze Stanów, bo nie było samolotów. Ja byłam załamana. Moi rodzice szukali najbliższego możliwego lotu do Polski. Powiedzieli, wracaj dziecko, bo widzimy, że jest coś z tobą nie tak. Mimo tego, że nie było najlepiej, ja starałam się tworzyć filmy. Trochę nie byłam sobą wtedy. Udawałam, że wszystko jest okej. Okay. Starałam się tuszować te niedociągnięcia w związku moim i Karola, tego, że tak wszystko przeżywałam i właśnie nadganiać tym kanałem, tymi filmami, to one tak naprawdę tak jakby mimo wszystko tuszowały, że było źle między nami, że chciałam to, że nam się nie układa, jak najbardziej przełożyć na sukces, przełożyć na filmy, żeby po prostu jeszcze bardziej jakby nie zaniedbać tej kolejnej rzeczy. Mój sklep totalnie zaniedbałam. Gdyby nie mój menadżer Krzysztof i mój brat, pewnie mój sklep już by nie istniał. Mega jestem im za to wdzięczna, bo ja bardzo tak mimo wszystko uczuciowo podchodzę do sytuacji. Kiedy zawala mi się w związku, zawala mi się w relacjach z rodziną czy z moimi przyjaciółmi, to już po prostu zawala mi się cały świat. Jak najbardziej zależy mi na tych relacjach, a dopiero później na tych moich sukcesach. Teraz już bardziej nauczyłam się to jakby oddzielać i mimo wszystko nauczyłam się, że nie zawsze wszystko jest kolorowo, ale trzeba iść dalej, trzeba po prostu nad tym pracować. Ten okres zły trwał 2 miesiące. Cały czas próbowałam przetłumaczyć Karolowi, że wszystko będzie okej, że ten kanał się odbuduje, żeby nagrywał i tak dalej, i tak dalej. No i później nadszedł ten lepszy moment. Nie będę wspominać o tych gorszych momentach, o tych gorszych w sumie wspominam w poradniku, nie będę się to jakoś bardzo rozwodzić, ale nadeszły lepsze czasy. Zwiedziliśmy naprawdę dużo miejsc. Ja z Karolem w Los Angeles byłam już 5 roku temu i totalnie zakochałam się w tym miejscu. Zwiedziliśmy również Nevadę, Las Vegas, Grand Canyon, San Francisco, San Diego, Chicago i Malibu. I tutaj chciałabym się na chwilę zatrzymać. Malibu? Jakbym miała wybrać jedno miejsce, gdzie mogłabym się odciąć totalnie od świata, które mnie leczy, ale też w którym przeżywałam najgorsze momenty, to właśnie wybrałabym Malibu. Pamiętam, że płakałam na Malibu, że świat mi się zawalił, że już nie jestem z Karolem, a miesiąc później już byłam najszczęśliwsza. No cześć, Mureczko, no chodź, chodź. Najszczęśliwsza na świecie, bo właśnie świętowałam 2 miliony na Malibu Beach. Kalifornii. Też właśnie wtedy, czyli po tym miesiącu od tamtego pamiętnego, nieprzyjemnego czasu, nadszedł ten dobry, którym już postanowiliśmy z Karolem, że będziemy mieć chmurkę. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, jak się będzie nazywało, ale wiedzieliśmy, że na pewno sobie poradzimy i koniecznie musimy mieć wspólnie pieska. No tak, po brzuszku. Tak naprawdę odbyliśmy największą pracę nad naszym związkiem. Już potem było tylko lepiej. I to wszystko działo się po zamieszkaniu w 3 domu w Stanach. I to był najlepszy okres w moim życiu. 14 maj, czyli opublikowanie Hot 16 Challenge 2 na moim kanale. Ten film jest najpopularniejszym filmem na moim kanale i ma aż 12 milionów wyświetleń. Nigdy nie spodziewałabym się, że będzie to aż tak popularny film. Pamiętam, że 2 dni wcześniej Karol mi powiedział, nie dasz rady, nie zrobisz tego. I tak naprawdę ja sama w siebie nie wierzyłam. Ale wtedy to był taki przełomowy moment też dla mojej osoby, bo właśnie uwierzyłam, że dam radę. Tak się spięłam, zaczęłam 2 dni pisać teksty sama. Powiedziałam sobie, dam radę, muszę to zrobić w szczytnym celu, zrobię to. I zrobiłam. A filmik to wasza zasługa. Uwielbiam was angażować w moje projekty, uwielbiam czuć taką integrację z wami. I to było właśnie takie naturalne. Nie wyobrażam sobie, gdybym mogła zrobić inny filmik do tego Hot 16 Challenge 2 niż z wami. W tym 3 domu w Stanach działo się same pozytywne rzeczy. Między innymi już jak wróciliśmy do siebie z Karolem, doceniliśmy siebie nawzajem, to właśnie przygotowałam dla niego film z niespodziankami. Między innymi połączyłam go z jego tak naprawdę wcześniejszym, największym autorytetem pod względem YouTube'a, czyli z Loganem Paulem. Ja już z Loganem pisałam wcześniej, jeszcze jak wcześniej byliśmy w Stanach i wtedy pamiętam, nie mogliśmy się zgadać, nie mogliśmy się umówić, ale stwierdziłam, że jak kolejny raz polecimy do Stanów, to koniecznie muszę zrobić Karolowi taką niespodziankę. I to się udało. Z Loganem mam kontakt w sumie do teraz, bo już 3 dni temu pogratulowałam mu jego nowego teledysku. Bardzo się cieszę, że ten kontakt się nie uciął, tylko może jak polecimy do Stanów kolejny raz, to już wreszcie uda nam się spotkać. Jedną z niespodzianek dla Karola było wynajęcie mu Lamborghini. I tutaj akurat też bardzo dziękuję całej ekipie, bo też cała ekipa się na to zrzuciła. Ja zapoczątkowałam ten pomysł, ale jednak jak spytałam się ekipy, czy również chcą wziąć udział w tym pomyśle, każdy bez zastanowienia powiedział tak, ja też się coś dorzucę. I to była naprawdę taka wspólna niespodzianka dla Karola. I Karol do tej pory bardzo miło to wspomina, bo jak wiecie, to jest jego auto marzeń. I tutaj chyba wszyscy z ekipy się zgodzą, że ten rejs jachtem był niesamowity.
Tam wszyscy się zintegrowaliśmy, bawiliśmy, nawet kurczę śpiewaliśmy, robiliśmy foty, śmialiśmy się i naprawdę spędzaliśmy ten czas razem. Pamiętam Karola, który mi powiedział, że kurde, ma z tego rejsu mało filmu, a to wiecie, on też cały czas nagrywał, on to też zrobił głównie pod film, a ja mu powiedziałam, że Karol, ale to był najlepszy czas, on mówi, masz rację. Delfiny, użyj echolokacji! To był już koniec naszej wycieczki do Stanów i razem z Karolem, z Patecem zdecydowaliśmy się pojechać na wodospady, żeby zobaczyć wodospad w San Diego. Pamiętam, że w ten dzień miałam nagrywać film. Miał być to film statyczny, ale jednak przyniosłam go do auta i tam właśnie nagrałam film, w którym to chłopaki odpowiadają na najbardziej niewygodne pytania. Po czym poznajecie, że podoba wam się druga połówka? Co czujecie? Jak to widzicie w ogóle? No szurek stoi, nie? I wyszedł on ekstra, mimo tego, że był spontaniczny, trochę amatorski, bo jednak nagrany w aucie na GoPro. 1 czerwca wróciliśmy do Polski. Odbyliśmy 2-tygodniową kwarantannę i zostaliśmy odnowiony, odświeżony dom ekipy. Nie był sezon pierwszy, więc musiał pojawić się też neon ekipy sezonu drugiego, który dalej wisi u nas w salonie. Zostaliśmy też jacuzzi, bo nie ukrywam, że jak mieszkaliśmy w Stanach, to mieliśmy to jacuzzi i bardzo się z nim zżyliśmy. I pamiętam, że Łukasz nas strasznie wkręcał wtedy, mówił, że nie ma szans, nie da rady u nas w domu ekipy w Polsce zrobić takiego jacuzzi. Po czym to jacuzzi pojawiło się u nas w ogrodzie. I w tym jacuzzi tak naprawdę spędziliśmy całą kwarantannę. Zrobiliśmy kilka imprezek, ale mimo wszystko cieszę się, że tą kwarantannę spędzaliśmy wszyscy razem. Zaraz po tym, jak wyszliśmy z właśnie domu ekipy, postawiliśmy ten pierwszy krok poza domem, zdecydowaliśmy się z Karolem, już oczywiście podczas tej kwarantanny patrzyliśmy, gdzie tu możemy znaleźć chmureczkę, już ugadywaliśmy się z hodowlami, stwierdziliśmy, że jak tylko wyjdziemy z tej kwarantanny, to jedziemy po chmurkę. I kilka dni po wyjściu z kwarantanny pojechaliśmy po chmurkę i też to był taki cudowny czas. Ten film też możecie zobaczyć na moim kanale, ale mimo wszystko jeszcze przez tydzień przed publikacją filmu ją ukrywaliśmy. Ukrywaliśmy ją po to, żeby Karol też mógł stworzyć film, żebyśmy mogli opublikować wieść o chmurce wspólnie. I to był najcudowniejszy moment w ogóle. Uważam, że chmurka nam bardzo dużo dała i jest taką naszą rodziną i naprawdę najcudowniejszym psem na świecie. Dobra, nie będę się rozwodzić o chmurce, lecimy dalej. Podczas też tego filmu pokazałam wam mój wspólny tatuaż z moim bratem. Był to nasz pierwszy wspólny tatuaż i był to taki nasz znak, czyli promise, znak od dzieciństwa. Musiał się pojawić na naszych ciałach. 13 lipiec to był taki moment wizerunkowo dla mnie fajny i który miło wspominam, bo wtedy właśnie przedłużyłam włosy. Zdecydowałam się na to, że będę mieć długie blond włosy i to była jedna z najlepszych decyzji. 18 lipca był pierwszy stacjonarny event ekipy. Pamiętam, że właśnie wtedy był też koncert Young Igiego. Ja przez cały pobyt w Stanach, po tym jak wypuścił swoje Hot 16 Challenge 2, ja cały czas je śpiewałam. I tutaj pokażę wam również nieopublikowany fragment, jak próbuję go naśladować. Jestem dostępny jak czarna wie, mnie głos, nie słucham się za moje historie, a tylko usłami na pokolenie. Na lokacjach pojechaliśmy również nad jezioro z ekipą do Nysy i tam miałam okazję odbyć mini taniec na flyboardzie. To nie taniec jak nie taniec. Zrobiliśmy tak i już to był taniec, ale dla mnie to było naprawdę duże wydarzenie, szczególnie, że zrobiłam razem z tym instruktorem salto na flyboardzie. Chciałam też w tym roku polecieć do Dubaju i przelecieć się na tej kolejce pomiędzy takimi wysokimi budynkami, ale niestety się nie udało. Mam nadzieję, że uda się to w przyszłym roku. Kolejne wyjazdy ekipy. Tym razem pojechaliśmy do Świnoujścia, gdzie Karol zrobił nam niespodziankę, gdzie podjęłam swoją pierwszą próbę surfingu na sztucznej fali. Było to naprawdę wyzwanie i pamiętam, że też było dużo śmiechu, bo też się wywracałyśmy z dziewczynami, chłopaki też się wywracali, ale naprawdę było to fajne wydarzenie. I nadszedł cierpień. Sierpień, czyli miesiąc wakacji, moich urodzin i też fajnych wydarzeń, bo też wtedy rozpoczęliśmy nową przygodę, czyli przeprowadziliśmy się do nowego, teraz ówczesnego, naszego wielkiego domu ekipy. W sierpniu również przełamałam się i skoczyłam na bungee z najwyższego punktu w Europie, z ponad 250 metrów. Było ekstra, nie ukrywam, było to naprawdę super wydarzenie i mam nadzieję, że jeszcze uda mi się skoczyć z jeszcze wyższego punktu. W sierpniu też przemieniłam nasz pokój w nowym domu ekipy. No i też najważniejszy moment w sierpniu, czyli nasz
wyjazd rocznicowy z Karolem do Grecji. Był to najlepszy wyjazd w naszym życiu. Bez dwóch zdań, najlepiej się tam dogadywaliśmy, spędzaliśmy super czas. Też sobie zaplanowaliśmy, że w każdym dniu będzie trochę romantycznie, chociaż Karol nie lubi romantycznie, ale też będzie trochę sportowo, bo w każdym tym dniu mieliśmy jakąś aktywność sportową. Próbowałam swoich sił na wake'u, podjęliśmy się też wspólnie nurkowania i widzieliśmy piękne rybki, przepłynęliśmy się też łódką po morzu i skakaliśmy też z tej łódki przy pięknych klifach. Wróciliśmy do Polski i już kolejnego dnia była moja impreza urodzinowa, którą wyprawiłam w takim moim ulubionym miejscu w Krakowie, czyli właśnie w restauracji z widokiem na Wawel. Tam też byliśmy z Karolem na pierwszej randce. Kolejne wyzwania aktorskie i tutaj fajnie, bo w szczytnym celu na rzecz hospicjum w Krakowie i zagrałam u boku Andrzeja Grabowskiego. Kolejna wielka gwiazda i kolejny stres, ale mimo wszystko wyszło super. Kolejna wycieczka ekipy, czyli Portugalia. Tam chłopaki próbowali swoich sił z surfingiem już na oceanie. Nie było to łatwe. Ja też miałam podjąć tą próbę, ale powiem wam, że trochę zsykożyłam i stwierdziłam, że ta fala na pewno mnie przykryje i tam zaraz utonę, więc stwierdziłam, o nie, nie, te fale są na mnie za duże, szczególnie, że ja jakoś pewnie na desce się nie czuję. Wrzesień był również takim czasem dla ekipy, bo właśnie wtedy do drugiej części domu wprowadzili się Michael, Krzychu, Kasia i Łukasz. Wtedy rozpoczęłam swoją serię, która bardzo mi się spodobała i mam nadzieję, której nie zakończę, a będę ją bardziej rozwijała, czyli powrót między innymi do swojej pasji i tam nagrałam film z Klaudią Antos. Klaudia, jeżeli to oglądasz, to serdecznie Cię pozdrawiam, w której mogłam znów wrócić do tańca. Wróciłam też do swojej pierwszej pracy jako kelnerka i wcielić się w pilota i pokierować samolotem. Także mega się cieszę. Też potem mogłam przelecieć się wiatrakowcem, co w ogóle też było fajnym wydarzeniem. 16 października dostałam nagrodę, której wyróżniono mnie jako liderkę wśród polskich influencerów. Mega się cieszyłam. Pamiętam, że byłam bardzo dumna i też dostałam mnóstwo gratulacji. To zdjęcie bije rekordy, jeżeli chodzi o lajki na moim Instagramie. W listopadzie przechodziłam trochę mały bunt i stwierdziłam, że muszę zrobić coś świeżego, coś nowego i właśnie wtedy wytatuowałam sobie nowe dziarki na ręce. Tatuaże nie były jedynymi bazgrołami, które dokonałam nie tyle na swoim ciele, ale również przyniosłam je na swoje auto. Stwierdziłam, że już czas, żeby zmienić różową okleinę, szczególnie, że już nie była ona taka świeża. Ale z tą okleiną też było w ogóle jaja, bo pamiętam, jak okleiłam swój samochód w ubiegłym jeszcze roku na różowo, to spotkało się to z wielkim hejtem. Bardzo dużo osób pisało, że mi odbiło, że w ogóle jak różowe auto, że to się nie przyjmie w Polsce, że w ogóle co jest grane i tak dalej, i tak dalej. Ja stwierdziłam, ja chcę mieć różowe auto, więc takie sobie po prostu zrobię. Teraz już jest to bardziej popularne, bardzo dużo osób już ma różowe auta, już widziałam kilka nawet tak samo oklejonych aut jak ja, więc stwierdziłam, czas na zmiany. I tutaj przyszedł pomysł na oklejenie mojego auta twarzami Chmurki i Karola. To również spotkało się z hejtem. Nie zdziwiło mnie to za bardzo. W ogóle jakoś oklejenie samochodu nietypowo nie jest dobrze odbierane w Polsce. Mam nadzieję, że to się zmieni i że taka wolność i akceptacja i też takie zrozumienie, że to jest to trochę poniekąd żart, poniekąd zabawa, zostanie bardziej przychylnie rozpatrzone w przyszłości. Kolejne fajne wydarzenia, które miały miejsce już pod koniec roku. Między innymi znów wyszły moje boksy z marką Revolution. Teraz zrobiłam je z marką Makeup Obsession. Były to dwa boksy sygnowane moją twarzą i są one sprzedawane w Rossmanie. Mega się cieszę. W ogóle to jest coś niebywałego, jak widzicie swoją twarz na półkach, na jakichś banerach, na kosmetykach i widzicie, że to ludzie lubią. To jest coś naprawdę niesamowitego i za co Wam dziękuję, że tak miło je odebraliście i doceniliście i że również Wy macie je w domach. Później kontynuacja serii, próbowanie nowych rzeczy. I tutaj spróbowałam wcielić się w tatuatorkę. Zrobiłam Karolowi nową dziarę. Trochę się stresowałam, trochę bardzo. On też się stresował, ale wszystko wyszło. Później zaprosiłam do nas do domu Jeleniewską, czyli najpopularniejszą TikTokerkę w Polsce, która nauczyła mnie, jak robić TikToka. Stworzyłyśmy również kilka TikToków wspólnie i naprawdę też fajnie spędziłyśmy czas. Nadszedł grudzień, czyli czas vlogmasów, czas przygotowań do świąt. Ja powiem szczerze, że miałam robić daily w grudniu, miały pojawiać się filmy codziennie, ale niestety nie było na tyle montażystów, nie było na tyle możliwości, więc stwierdziłam, że będę wrzucać jak najczęściej filmy jak mogę, czyli właśnie co dwa dni. Bardzo się cieszę z tego, że zrobiłam vlogmasy i bardzo się do nich przykładałam. Wy odbieraliście moje vlogmasy jako najlepsze w całej Polsce, z tego, z czego bardzo się cieszę i też bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również uda mi się zrobić vlogmasy i że już będą to filmy, które będą pojawiały się przez ten grudzień codziennie. 9 grudnia w Empiku miał premierę mój dziennik kreatywny Verso. Mega się cieszę, ponieważ rozmowy na temat tego dziennika toczyły się już na początku tego roku.
Także trochę to trwało, ale fajnie, bo wszystko wyszło starannie i również ten dziennik Wam się spodobał. Mam nadzieję, że będziecie tam wypełniać wszystkie swoje fajne i też te niemiłe wspomnienia, z których warto będzie wyciągnąć wnioski. Podczas vlogmasów podjęłam się też ekstremalnej rzeczy, czyli morsowania. No, było to ryzyk fizyk, ale wyszło super. Też domownicy śmieją się, że to morsowanie uratowało mnie od choroby, którą praktycznie każdy przeżył po wyjeździe na Słowację, czyli po wyjeździe na narty. Każdy był przeziębiony, zakatarzony, a ja byłam jak nowonarodzona i nic mnie nie dopadło. 19 grudnia mój team Bears of Store zrobił mi ogromną niespodziankę. Stworzyli koszulki, które sami dopracowali razem z moim grafikiem, kartki, które nadal Wy możecie otrzymać w zamówieniu tych koszulek na uhonorowanie właśnie tego roku od założenia sklepu Bears of Store. I co dalej? Kureczka! Zrobili mi ogromną niespodziankę, czyli imprezę niespodziankę właśnie w biurze. Poświętowaliśmy, popiliśmy, było mega fajnie i też bardzo miło wspominam też ten czas właśnie z nimi. To było w ogóle zaraz po Wigilii ekipowej, więc ten czas bardzo się fajnie nałożył. Super spędziłam czas z ekipą podczas właśnie wspólnej Wigilii, a później mogłam iść na imprezę z teamem Bears of Store. Czyli był to jeden z lepszych dni w tym roku. W tym roku wydarzyło się dużo złego, ale jeszcze więcej dobrego. Mam nadzieję, że ten przyszły rok będzie równie udany albo jeszcze lepszy. Dajcie znać, czy macie jakieś cele na ten rok. Ja, jeżeli miałabym podsumować cele na przyszły rok, to jak co roku mówię, że moja forma w przyszłym roku będzie jeszcze lepsza. Czy to się uda? Mam nadzieję, że tak. Trzymajcie za mnie kciuki, ja też będę trzymać za Was. W komentarzu poniżej napiszcie, jakie macie właśnie cele na przyszły rok, a może kilka z nich uda mi się spełnić. Kto wie. W tym roku podjęłam pracę w ponad 6 zawodach. Tatuatorka, kelnerka, fryzjerka. Zatrudniłam się również w agencji marketingowej. Pomagałam jako wolontariuszka w schronisku i przedstawiłam Wam, na czym polega mój zawód, czyli zawód influencer, i jeszcze bardziej się w nim rozwijałam. A jeżeli chodzi o nowe aktywności sportowe, to sprawdziłam się m.in. w boksie, w tańcu na róże, łyżwiarstwie. Miałam też zajęcia z samoobrony i z nurkowania. Nie wiem, czy jeszcze było ich więcej. Jeżeli Wy coś jeszcze wyłapiecie, to koniecznie napiszcie to w komentarzach. Dajcie znać, czy Wasz rok był udany. Mój zdecydowanie. Mogę to podsumować, że jestem ogromnie wdzięczna, w jakim miejscu teraz jestem, i Wam. Wam, ekipie, za to, że wszystko toczy się dalej. I jesteśmy tutaj wspólnie i możemy realizować kolejne plany i marzenia. I wyznaczać nowe cele. Ja życzę Wam szczęśliwego nowego roku i konkretnego melanżu dzisiaj na Sylwestra.